mieszkam w bloku, nie? Tak. A gdzie? Wygląda dzielnica naszego przyjaciela Tomka. Tutaj się wchodzi na backstage tak zwany. Słuchajcie, to jest chyba to. Dzwonimy. Na wesele. Zajebiście. Helenita, Agnieszka i reszta cała w ogóle rodzinki. Dobry dzień! To sam ja. Jak się czując, nie? Lepiej. Lepiej. Siedzenie z tyłu i podaj wszystko. Tak. Czyli ponieś... Jeszcze brakuje tylko piwka. Pokaż tego Tomka tam. Ale wyjebka. Je tu také súsošie, ktoré je pripevnené na stenu, čiže len pomyselný si akademického sochára Arpáda Račku nazývať sa Vítanie osloboditeľu. Ja už jestem po tých schodach, ja nie wiem, či ja dám radę. Jest klimacik, co? My mamy akurat balkon. No, zamrozimy. Hej, to wcześniej miałem piętro niżej i było duże. Do tego... No panowie, pakowanko kompaktowe ma być. Tak. Kompaktowe będzie. Elożki. Elożki. Nad ranem. Siemanko. Proszę? Pokaż jeszcze dokładnie. O, wara, gdzie ta skała na samym, samiuśkim dole. O! Właśnie tam byliśmy. No, to się zrobiło tym samym. I orlą perć. Lecimy dalej, panie kolego. Dobra, i... nie dam ci. Chciałbym mieć lata. Ale jest widok przechuj. Już poczekaj chwileczkę. Słoneczkę kosmickiego, siły nabiorę. I co? I lecimy dalej. I lecimy dalej. Ale warto? Napieramy, no. Warto, mówisz? Tak. Ale teraz atakujemy Orlą Perć. Tumeczek, zaczynamy. Let's go, horse. Chodź. No i teraz ta górka nas czeka.
Uważajcie, bo te skały są mokre. No i teraz czeka nas to. Jedziemy. Ostatnio jak byłem, to korek na 20. Ja nagram potem z tobą wracę. No do góry też jest już to ciasno. Tak, no. Tam będzie bardzo mało miejsc, żeby się... Ale mi chodzi, że ludzi już jest sporo znowu. A nie? Ale to się chłopie tam... się szlogą na tym. A tutaj się często. Co? Nie ma się zaśpieszyć, bo tam ci praktycznie stoją. Ale przecież ty dogadasz, jakbym ja dziś kuźwa z kim się ścigał. No, z aplikacją. Tak, z racją. Dobra. Majesz Tomak. Będzie pan zadowolony. Tomaszow? Spokojnie. Jest brzezio, jest cegła, tam się człapie Pokemon. A my jesteśmy pomiędzy Kozim Wierchem, a Kozią... nie. Tu robimy odpoczynek z ujęcia. Tam o. Czy się to tam odbywa? Jeszcze raz? Tutaj? Tak, i z jednej strony masz klej. Jest. Przyklejamy. Dokładnie, tam dobrze, doklej. Nie, 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 nie
Cześć Wojtek. Hej. A za rogiem jest kek z piwem. Facet leje takie i zimne. KFC na dowóz. Co? Ogarnij na filmie. No ogarnij. Wysokie to są. Groźne. Tam, tam Słowacja. To tam jeszcze Polska. Tak. Spokojnie, spokojnie, idźcie sobie. O, ja sobie tędy pójdę. Dzięki. Cześć. Cześć, cześć. Cześć. Tam trzeba dostać się. O, chłopaki. Ciężkawo, nie? Ale jest. Będzie pan zadowolony? Ale kurde, koniec. Jest.
Tomek! No. Zwilż. No teraz to wierzę w to, że tu doszedłem. Taka imprezka. Tomasz. Uśmiechnij się, słuchaj. Jest dobrze. Jakie wrażenia poniedziałku? Ciężko, ale jestem inny, że dałem. To naprawdę największa rzecz, którą zrobiłem. Au! To jest kosmos. Kochana, my ci krzywdy nie zrobimy, bo my nie mamy na to siły. Panie, ale chyba tym jest w stanie sobie radę, nie? Co? Pięknie. Ciężki powrót geriatrii. No, witam. Już. Szamaj. Będzie to. Jak naboje. Pa. Pa. Na co, dobrze.
To jest życie, nie? Ale jest życie. Ja ci powiem, że chyba się skuszy. Znajdujemy się właśnie w Lądku. Przyszliśmy całą Orlą Perć. Jesteśmy innymi ludźmi. Człowiekami, tak. Człowiekami. 12 szczytów, 16 przełęczy, czy jakoś tak, ale w dupę dostaliśmy ostrze. Ja nie mogę ruszać nogami za bardzo. Uda są tak zmordowane. Nie, dla mnie to mówię. Najgorszy był na starcie, jak się rozkręciłem i już was dogoniłem, to się pojawiła ściana na zawrat, która mnie skasowała po raz pierwszy. Były zarąbiste kolejki. Coś strasznego. Był pan z taką małą dziewczynką i z żoną. Tak, no dziewczynka była przerażona, ogólnie o nią asekurował, schodziło na to bardzo dużo czasu. No zajmowali dużo czasu na akcję, tak, szczególnie trudniejszych. I było ciasno, dużo ludzi, to też nie było najlepsze. Ale sami się ogarnęliśmy miesiąc przed wyjazdem, że to jest jednak święto, kiedy jedziemy i że coś nie gra. No. W Zakopanem jest tyle ludzi teraz, że coś kosmos, niesamowitego. Kosmos. Korki przepotężne. Ruch na drodze 4 na godzinę, ale wyjście o 4 i powrót o 23 spowodował, że nie widzieliśmy wtedy ludzi na swojej trasie. Tak, akurat wtedy mieliśmy fajnie, bo nikogo praktycznie nie było. Trafiliśmy idealnie. Na szlaku było sporo ludzi, dużo właśnie widać było takich też doświadczonych, dużo takich, co pierwszy raz też spotkałem. W połowie drogi, gdzie Tomek chciał wracać, to pokazało się przełęcz Czynowa, czy jakoś tak, gdzie był Lew Kulczyckiego. Tak. I tam kawałek czarnym schodziliśmy, żeby skręcić na granaty i ten moment weryfikował. Z racji, że byliśmy tam wszyscy w trójkę ponad usłyszeli już w tym terenie, to nie wiedzieliśmy, gdzie tak naprawdę się kończy i co widzimy na horyzoncie. Pomyśleliśmy, że za ostatnim na granatem to już jest jeden szczyt i już widzimy koniec, a okazało się, że tam było jeszcze jeden, a za ten jednym się okazało jeszcze trzy. A potem jeszcze 2 i 4 przełęcze. I ta końcówka była zła. Jak doszliśmy na Krzyżne, to byliśmy szczęśliwi, że to zrobiliśmy, ale nie spodziewaliśmy się, co nas czeka jeszcze, żeby wrócić. Stopy odpadały nam po prostu już całkowicie. I żółtym szlakiem schodząc w dół, 2,5 godziny, do schroniska po kamieniach. 15 minut przed zamknięciem kuchni wpadliśmy do schroniska i mieliśmy farta, że jeszcze coś zdążyliśmy zjeść. Tak. Ciepłego. Wojtek zamówił piwko i kwaśnicę, której tylko zdołał spróbować. Ale piwko wypiłem na 2 razy. I 2 łyżki kwaśnicy na pewno. A my z Tomkiem jeszcze po bigosie, ja dojadłem kwaśnicę, no bo szkoda było, żeby się zmarnowała. No i później stamtąd jeszcze 2 godzinki, już po ciemku do domu. To już było katorgą, ponieważ Tomek już miał tak zmordowane palce, że szedł po prostu jak na oddziale geriatrii. No już tak zaawansowana po prostu starość. Ale my też mieliśmy tak obolałe stopy, że jakby byliśmy w stanie całkowicie zrozumieć jego postawę. Kawał dobrej drogi. Ale jeszcze dużo przed nami, także piąteczka. Ja zmykam w swoje rewiry. Aha, jeszcze tu się nagrywa, pozdrawiamy wszystkich po prostu na świecie. Pa, pa.